Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, cóż to ostatnio. Działaliśmy, słuchajcie, znowu podpisaliśmy niedawno pokój z orkami. No posłuchajcie, planuję troszkę zmienić naszą taktykę. Mianowicie będziemy bardziej dbać o to, aby bardzo ładnie nam tutaj rosło spaczenie w prowincjach orczych, należących do orków. Co powinno w rezultacie spowodować wampirze bunty. Wampirze bunty, wampirze zamieszki i powstania na terenie właśnie naszych przeciwników. Ostatnio skolonizowaliśmy sobie złupione przez orków Grandstand, chyba tak to się powinno czytać. Dopiero co zostało tutaj to skolonizowane przez jednego z naszych lordów i tutaj kolega sobie stworzy armię, ale... Nie, na razie i tak nie mam finansów na to. Ponieważ to, słuchajcie, pozwoli nam tutaj znacząco zwiększyć nasz wpływ spaczenia. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak się tutaj nam sytuacja rozwinie. Okej, ten kolega tutaj... dostarczył Manfredowi nowe, świeżutkie oddziały. Więc tak, kolego, dostajesz tych tutaj. Tego dostajesz. Manfred dostaje to. Okej, co ten tu ma? Ten tu ma niewiele. Dlatego tak, myślę, że jemu przekażemy te oddziały. No dobra, przekaż je temu typkowi. Tak jest. Dostajesz to. Okej, a sam, kolego, ustawiasz się tutaj. Ponieważ tu już chyba powoli będą gotowe nasze ziemie, na których znowu będziemy mogli tworzyć duże ilości wojsk. No dobrze, okej. Myślę sobie, że na razie możemy zakończyć turę. Lećmy dalej. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Tam jakiegoś agenta wroga, trzeba byłoby się go pozbyć. Ostatnio dosyć spore postępy poczyniliśmy w pozbywaniu się sił wroga naszych terenów. Idzie jakaś armia orków korytarzami podziemnymi. No, słuchajcie, nie radzę wam tutaj nic kombinować. To się może dla was bardzo źle skończyć. Okej, co byśmy tu mogli zrobić? Dobra, weźmy sobie zapał. I ciśniesz tu, kolego. Tak jest. Niestety nie mogę zmienić trybu tej armii. Tutaj ludzie będą tracić, ponosić straty. I dobrze. Przez ich obecność będzie mi tutaj, kurde, maleć spaczenie. To nie jest dobra wiadomość. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Dobra, ty tu zwiększasz poziom spaczenia. Z tego, co widzę, wy tu także. Ale tu jest tak, po pierwsze... Tego kolesia Mikielem. Działać, moje drogie. Pięknie, sukces. Przeciwnik wyeliminowany. Byśmy ci mogli tutaj dać... Dobra, weź sobie ochroniarza. Nie. Dobra. Ci są nadal na statku tutaj, to im raczej nic nie zrobię. Ale tak, tutaj coś mieliśmy, nie? O, tu możemy coś rozbudować. To warto byłoby zrobić. Na razie myślę, że nie do końca. O, tego kolesia można spróbować kielem. Niestety to się nam nie powiodło. Jest, spróbuj ty, koleżanko. No, spokojnie. Tylko spokojnie.
Dobra, mamy trochę hajsu, które możemy sobie tutaj zagospodarować. Otóż tak, to możemy rozbudować wszystko w swoim czasie. Ja tu bym sobie zbudował to. To bym rozbudował. A to już mi nie stać niestety. Ale spokojnie. Dobra, potrzebujemy hajsu i to dużo. Do tego, aby tutaj odbudować. Rozbudować te ziemie dopiero co zdobyte. Bez nas. Dobra, lećmy dalej. W takim razie. Co oni tu kombinują? Dostali po dupie od orków chyba. Przynajmniej takie wrażenie odniosłem. Dobra, ci przerzucają swoje armie. Co wy tu kombinujecie, co? Wszak to się może dla was źle skończyć, moi drodzy. Okej, tylko spokojnie. Mamy trzy armie. Okej, Konfederacja. Bretonia. Lyonnais. Dobra. Okej, kogo my tu mamy? Hersztowie orków. Duży szef goblinów. Dobra, tam, działać. Nie uszkadzaj mury, tylko mi tu typa zabij. Niestety nie wyszło, no. Tu, kielem. Pięknie. Dobra, tutaj spróbuj zabójstwa. Koleżanko. No i pięknie. No i pięknie, dobra, tu już ruchu niestety nie mamy. Ty sobie zmień tryb. Teraz tak, co my tu możemy? Rozbudować to jedynie. Tutaj to rozbudujmy, to rozbudujmy. No i został mi 1000. Dobra, tu byśmy musieli sobie to zrobić. Później to trzeba jeszcze rozbudować. No dobra, a na razie hajs nam rośnie. Raczej dobra wiadomość. No, dobra, ci się cofią. No słuchajcie, w końcu na południu pojawiły się jakieś armie orków. Bo do tej pory widzieliśmy je tylko na zachodzie. Dobra, co my tu mamy? Nadwyżki ludności tutaj, w Averlandzie. Dobra, wojna. Tutaj się nam rozbudowało. A co ja tu mogę? Stosunkowo niewiele, no. Dobra. No kurde, nie ma sensu tego rozbudowywać, jak i tak nie posiadam głównego miasta. A, ciebie koleżanko ostatnio zwerbowaliśmy i ja zapomniałem o tobie. No cóż, nieładnie, nieładnie. Dobra, ciśniesz tutaj, moja droga.
Ty tu działaj cały czas, kolego. Dobra. Ścieżka zablokowana, o co chodzi? Bo oni ci uciekli, dobra. Teraz tak, ty kolego, nie uszkadzaj murów, tylko tutaj morduj. No, pięknie, pięknie. O to chodziło. Dobra nasza. Dobra, co teraz? No podlećmy sobie tutaj. Oj, musiałbym tu coś rozbudować bardziej, no. Nic, potrzebuję dużych ilości pieniędzy. Na razie przede wszystkim. Teraz tak, tutaj Drakenshof. Zrobimy sobie bohatera wampira. O, tą koleżankę chcę i to bardzo. Siódmy poziom od razu. Dobra, to dostałaś. Zamęt, tempo, zupełnie nic strat. Weźmy sobie to. I ty będziesz tutaj. Dobra, lećmy dalej. No słuchajcie. Zobaczymy, jak się nam tutaj sytuacja za niedługo rozwinie. Nie wiem, czy dojdzie do kolejnej wojny pomiędzy nami i orkami. Byłoby to wskazane, nie powiem. Że orkowie są tak teraz mocno zainteresowani wojną z Imperium. Zasadzka odkryta. To sobie weźmy. Ech, ci tu mi kurde cały czas psują sytuację. Lecisz tu moja droga, lecisz. Dobra. Okej, to na razie też nie ma sensu tego rozbudowywać. O, tu by szło rozbudować to. Ależ oczywiście. Z miłą chęcią to zrobię. Kurde, ile tu jest orków. Próbuj zabić. Łojeruna. Pięknie, sukces. Pięknie, pięknie. Co ja już mam tobie pójść tutaj, no? Ech. Dobra, weź se to. Ty już tutaj nie mam już w co u ciebie inwestować, moja droga. Jeśli chodzi o poziomy. Ta jest. Działaj. Na terenie tego, tej prowincji. To jest 92% spaczenia, ładnie. Cholera, no. Będę potrzebował więcej sił. Moim zdaniem jeszcze jedną armię trzeba będzie stworzyć tutaj. Ten kolega będzie musiał sobie stworzyć armię, która będzie nas tutaj wspierać na wypadek tego, gdyby orkowie postanowili tutaj na nas uderzyć. Już kurde, orkowie są tak bardzo zajęci podbijaniem ziem Imperium. O, tu jest już Altdorf, a więc stolica Imperium. Niezbyt przyjemnie to wygląda. Nie wygląda sytuacja polityczna tak w ogóle. Sobie jedno zerknijmy. Dobra. Zielonoskórzy. Oni mają wojnę. No, z wieloma nacjami.
No panie. Ładnie ci się tutaj rozrośli, nasi krasnoludzcy przyjaciele. Bardzo mi się to podoba. W końcu mamy porządnego sojusznika. I nas nie lubią. Ci też za nami nie przepadają. Nie, ci nawet tak całkiem spoko. Undead creature. Niestety nie możemy się z nimi tutaj jakoś bardziej dogadać. Ci nas nie lubią. Oj, dobra. Jakby tu na nich kurde uderzyć, no. A ktoś może jakiś pomysł? Nie no, muszę stworzyć sobie jeszcze jedną armię. Inaczej tego nie zrobimy. Tylko, że to wymaga od nas jeszcze jakichś 5000. Poświęcenie 5000 hajsu z dochodu naszego na utrzymanie kolejnej pełnej armii. Cholernie kosztowna sprawa. Dobra, co tu orkowie kombinują? To jest bardzo interesujące. Przerzucają swoje działy cały czas na północ. Prom na północ, ile tylko wlezie. A my jesteśmy to właściwie jedyną siłą, która może orków zatrzymać. Zasadzka odkryta, dobra. Tutaj są... oddziały Imperium. Dobra, my tu próbujemy mordować ich. Niestety nie zawsze to wychodzi. O, ktoś tu awansował, patrzcie. Tak, moja droga. Uzdrowiciel. Ech, co ja bym ci tutaj dał? Odnowienie, osłabienie. No cholera, nie wiem, no. Dobra, wyjsę to, moja droga. Teraz tak, jak my tu wyglądamy? To by szło rozbudować. I owszem. No słuchajcie, czas gra na moją korzyść, bez wątpienia. Bo dzięki temu... Jestem w stanie tutaj, no, rozszerzać moje spaczenie. Dobra, co byśmy tu potrzebowali za oddziały? Spójrzmy se Moszkaruna. Dobra. No i muszę tutaj stworzyć sobie tą armię. Bez dwóch zdań. O, ktoś tu sobie awansował. Jakiś mistrz nekromancji nasz. Dobra, weźmy sobie przyspieszenie uzupełnień. I tutaj Kemmler. Panie Kemmler, co ja mam z panem zrobić, co? No właśnie. Nie wiem, czy tą aurę zrobić, czy zmniejszyć skutki. Dobra, pójdziemy bardziej w dowodzenie przy użyciu tego kolesia. Okej. Teraz tak, my tutaj... A, po prostu tu podleć. Co to jest? A, mam za mało funduszy, no tak. Więc na razie tutaj się rozstawmy. Dobra, ty tu działaj. Lecimy dalej.
Więcej pieniędzy, więcej pieniędzy. To potrzebujemy. Kurde, ale orków jest tutaj tak wielu. Dobra, słuchajcie, tworzymy tą drugą armię i spróbujemy sobie tam zabezpieczyć tą sytuację. Dobra, na spokojnie. Tu w dwie tury byśmy byli w stanie dojść bez większych problemów. Dobra, spróbujmy tutaj ich likwidować powolutku. Bo to nie ma co, nie ma na co czekać. Proszę bardzo, sukces. Nie. Chodzi mi o tą armię. Sukces. Pięknie ich eliminujemy. Jest zwiększyć tutaj poziom propagandy. Teraz tak, ty kolego. A, w ogóle tutaj możemy sobie coś zbudować. Zrobimy sobie oczywiście to, aby tutaj rozszerzać spaczenie na tych ziemiach. Ech, no dobra, no i co? No i będę musiał znowu czekać. Co byśmy tu mogli sobie stworzyć? Za siły, co? Weźmy sobie Warkulfa. No i dobra, no. Ty tu wchodzisz do akcji, moja droga. Działać, działać. Dobra. Ech, okej, co tu robi ta nasza koleżanka? Dobra, mamy za mało hajsu, żeby tutaj cokolwiek podziałać. Dobra, lecisz tutaj. W takim razie. Moja droga. Bo orków trzeba zatrzymać. Rycerze Imperium. Kirasjerzy. Niezłe te jednostki mają, muszę przyznać. Ernst Cudotwórca. Dobra, lecimy dalej. W takim razie. No kurde, nie wiem co tutaj zrobią. Zrobi Imperium, bo jak na razie Imperium ma tu dosyć spore problemy z orkami. Zobaczcie sobie jak ci orkowie tam te swoje armie przerzucają. Słucham was. Dobra, co tam macie do nas? Nie mam zamiaru dołączać się do żadnej wojny na drugim końcu świata. No przepraszam was bardzo, ale nie. Wolałbym się tutaj skupić na rozszerzaniu mojego spaczenia. Ocieplenie stosunków. Dobra, plus 10 do stosunków z krasnoludami. Dobra, zabójstwo. Działać. Proszę bardzo. Same sukcesy, no. Tylko niestety te nasze sukcesy uderzają troszkę w mój skarbiec. Nie ma pieniędzy, no. Dobra, co my tu możemy? A, tutaj cały czas jedno i to samo, tutaj także. No dobra. No dobra.
W takim razie ty, kolego, stwórz sobie armię. Bierzemy tych. Dobra. Zróbmy coś z tego. Niestety utrzymanie armii kosztuje nas strasznie dużo pieniędzy. Raczej nic na to nie poradzę. Tu musimy w ogóle twierdzę zbudować. Będzie dla nas bardzo ważna rzecz. O, ktoś to awansował. Reginald Dobroduszny. To jest ten nasz upiorny król, który tam wspomaga tworzenie się naszych armii. Dobra, co ja bym ci tu mógł zwiększyć? Mistrz musztry. Szkolenie daje. Które punkty doświadczenia jednostkom służącym w armii macierzystej. To jest fajna rzecz. Nieugięty. Czas trwania oblężeń. Najeźdźca. Dobra. Despota. Podbudzanie ludności. Mniejsza ład publiczny w tym. Ech, dobra. Co ty tu masz? Heroiczny... Co to jest? Aha, dobra. Odporność na ostrzał, ale ty i tak, koleś, nie będziesz brał udziału w bitwach. Weźmy se to. Dobra, nasz lord wampirów, zguba orków. Ty, kolego, weźmiesz se wierzchowca. Tak jest, panie zguba orków.